Magnus Carlsen zastosował gambit rowerowy, nie ogarnął jak dojechać na salę gry olimpiady, nie ogarnął gdzie jest wejście, no i spóźnił się. Tak jak widzicie tutaj kamerzystka, fotografka czeskomu pokazała mu gdzie jechać. No i słuchajcie, ledwo zdążył. Na olimpiadzie szachowej są dosyć restrykcyjne reguły na temat spóźniania się. Można się spóźnić zaledwie 15 minut, a Magnus Carlsen spóźnił się 10 minut, więc naprawdę przyjechał na styk, także 5 minut więcej, no i już drużyna Norwegii zaczynałaby z jedną porażką na starcie. No a zobaczcie, co spóźniony Magnus Carlsen stworzył w tej partii. Poszła obrona sycylijska, no i tutaj Magnus w swoim stylu zagrał dosyć elastyczne podejście, czyli tutaj ustawiał się przez B6, no wiadomo, goniec ląduje na B7, no i czarny w tych strukturach, no to zazwyczaj chce przeprowadzić posunięcie D5, to jest takie spełnienie marzeń, żeby rozbijać to centrum białego, ale są też inne dosyć jadowite plany, tak jak to zobaczycie za chwilę. A jeszcze muszę wam powiedzieć, że to, co się odwaliło w partii Dudy, no to też dosyć mocne, także dzieje się na tej olimpiadzie szachowej. Tutaj poszła roszadka, goniec B7, F3, skoczek C6. Dziwna decyzja ze strony białego właściwie, ponieważ biały zdecydował się tutaj wybić. W takiej sytuacji wymiany opłacają się tylko czarnemu. Dlaczego? No bo czarny ma mniej miejsca i figury czarnego wzajemnie sobie przeszkadzają, no chociażby ten skoczek blokuje gońca. Więc czarny, mając mniej przestrzeni, no to chce tutaj wymieniać, a co za tym idzie, no biały odwrotnie chciałby tutaj nie wymieniać, więc raczej należałoby odejść. Pole C5 zabezpieczone, więc też goniec się nie może aktywizować i to by było najlepsze podejście. Natomiast w partii poszło bicie na C6, goniec zbił na C6, hetman D3. No i tutaj Carlsen w swoim stylu gra tutaj z niżej notowanym arcymistrzem, prawie 300 oczek niżej notowanym, więc postanawia tutaj poddymić, postanawia tutaj zakręcić kołowrotek oponentem, no i rzuca posunięcie H5. W partii goniec C3, goniec D6, więc atak na H2 nastąpił, F4, no i skoczek G4, czyli tutaj Norweg totalnie olewa robienie roszady i skupia się na tym, żeby przycisnąć białego króla właśnie po czarnych polach. I teraz w partii E5 przeciwnik w sumie bardzo logicznie stara się tutaj zablokować tę współpracę gońca hetmana, no i w sumie poniekąd też skoczka, więc goniec się wycofał i tutaj no, skoczek powinien wylądować na E4, chyba jedyne sensowne podejście, później goniec F3, H3, no i ta pozycja tak pi razy drzwi powinna być w porządku, ale no widać, że pewne problemy po stronie białego się pojawiły, bo te wysunięte piony bardzo łatwo w dalszej perspektywie będzie rozbijać. Więc w partii goniec D4, no to tutaj poszło D6. Zauważcie, że Magnus cały czas olewa robienie roszady, więc poszło D6, bicie na D6, goniec D6, goniec F3, wybicie na F3 i dopiero teraz, no kiedy już musiał, no to faktycznie Carlsen tę roszadę zrobił, co wygląda dosyć absurdalnie, biorąc pod uwagę, że ten pion jest tak wysunięty, ale okazuje się, że w praktyce nic złego się tutaj nie dzieje. Przykładowo H3 wygląda groźnie, no bo jak ten skoczek odejdzie, no jeżeli odejdzie na F6, to oczywiście bicie, no jeżeli odejdzie na H6, no to wydaje się, że po prostu pion jest zdobyty, no i pozamiatane, prawda? No a tutaj okazuje się, że no niekoniecznie, bo jeżeli skoczek H6, bicie na H5, to bicie na C4 i nagle się okazuje, że tutaj czarny w sumie ma zarąbistą grę przez centrum, więc też biały no nie może się tak zaangażować w kąsanie na skrzydle królewskim. W partii skoczek E4
No to tutaj Magnus powiedział po prostu sprawdzam. No i wziął tego pionka. Przeciwnik wieża D1, teraz już wisi goniec. No to Magnus sobie po prostu tym gońcem odszedł. B3, hetman uciekł. No i teraz jeżeli jakieś H3 nastąpi, no to znowu odejście. No bo teraz po całej szachownicy już ten hetman z B5 tutaj broni. Więc też ciężko się przyczepić. No to w partii poszło A4, żeby tego hetmana przegonić. No ale Magnus, hetman B4 i po H3 skoczek H6. Teraz znowu to bicie na H5 jest giga podejrzane, bo skoczek F5 wisi goniec, a goniec nie może uciec, no bo wisi ten skoczek na E4. Więc zauważcie, jak pięknie tutaj Carlsen w taki bardzo aktywny sposób się bronił. Czyli nie skupiał się na tych zagrożeniach na skrzydle królewskim, tylko cały czas się skupiał na kontrowaniu w centrum, ewentualnie też na skrzydle hetmańskim. Bardzo ciekawe podejście. W partii goniec odszedł sobie na C3, no i tutaj z niesamowicie zimną krwią Carlsen wybił na B3, wieża D7, skoczek F5, no i tutaj co zabawne, Magnus tak po prostu zgarnął kolejnego pionka. No i tutaj niby biały ma jakiś mocny atak, ale w praktyce okazuje się, że po prostu z tego ataku totalnie nic nie wychodzi. No a ten król białego się dosyć mocno osłabił, no i Magnus to po prostu brutalnie tutaj wykorzystał. Taka ofiara skoczka całkiem elegancka zakończyła tę partię. Więc Magnus no, lubi sobie zaryzykować, tak jak widzicie na szachownicy, ale też poza nią, no bo naprawdę był bardzo, bardzo blisko, żeby się spóźnić te 15 minut, gdyby tam kamerzystka nie pokazała mu gdzie jechać, no to chłop po prostu by się spóźnił, no i Norwegia miałaby totalnie przekichane. Jan Krzysztof Duda też poddymił, no ale zakończenie tej partii, no to jest jeden wielki żart. Zobaczcie, co się tutaj odwaliło. Jan Krzysztof Duda, w ogóle mam wrażenie, że wrócił do swoich korzeni. Widzieliśmy ostatnio, że Duda to co chwilę mielił jakąś obronę berlińską, a to inną rosyjską, jakiś przyjęty gambit hetmański, jakieś takie totalne nudy. No a tutaj mam wrażenie, że na olimpiadę Jan Krzysztof postanowił wrócić do korzeni. Zaczął tutaj dymić podobnie, mianowicie poszedł w nowoczesnego Benoniego, debiut, który no nie cieszy się może zbyt dobrą reputacją pod względem takim stockfishowym. Stockfish bardzo lubi tę pozycję białego, ale jeżeli chodzi o potencjał na zadymkę, no to potencjał na zadymkę w tym otwarciu jest naprawdę, naprawdę ogromny. I tutaj no nie trzeba było szybko czekać, nie trzeba było dużo czekać, widzowie. Bicie na D5 i tutaj najbardziej dynamiczne powstają struktury po C-bije D5. No bo biały ma przewagę w centrum, ale za to czarny ma przewagę na hetmańskim, często jest tutaj pion oddawany, no dzieją się tutaj naprawdę ciekawe rzeczy. Biały zagrał tutaj trochę stabilniej, odbijając pionem z linii E. No i teraz nastąpiło wieża E8 szach. Wydaje się, że nic strasznego. No w końcu można się tutaj zasłonić gońcem. No i chyba taki totalny luzik arbuzik. Tutaj w ogóle są jakieś dzikie warianty tego rodzaju, że tam jeżeli nastąpi roszada, to skoczek E4, taka ciekawostka. Ale tutaj Duda postanowił odpalić totalnie wariackie podejście, mianowicie już w 10 ruchu postanowił tutaj poświęcić jakość, więc już w 10 ruchu Jan Krzysztof Duda podjął naprawdę bardzo duże ryzyko, ale oczywiście cała ta koncepcja ma dużo sensu. Dlaczego? Ponieważ czarny zlikwidował czarnopolowego gońca rywala, więc ten goniec z G7
no to całkowicie dominuje w tej sytuacji. Po prostu biały, no kompletnie, ale to kompletnie nie ma jak z tym walczyć i to jest problemem. Nie, oczywiście, no biały ma więcej materiału, więc są plusy, są też minusy. No ale tutaj czarny gra wokół właśnie tych czarnych pól. No i Duda aż do posunięcia H6 chyba był przygotowany, grał tutaj dosyć szybko. Biały się przestawił do jakiejś niby to presji po linii F, ale Duda to po prostu totalnie olał, odsłonił tego gońca. No i okazuje się, że biały w sumie nie ma tutaj jakiejś specjalnej gry. W partii skoczek E4, skoczek E5, wymiana, odbicie. Skoczek wrócił się na C3, goniec D7. No widać, że tutaj biały no, totalnie nie miał pomysłu na siebie w tej pozycji. A Duda tutaj oczywiście na jakieś A6, B5 się szykował. W partii skoczek F6, poszło wieża E1, przerzut tego skoczka. A6, no to wiadomo, ma tutaj to B5 na radarze, no ale biały zablokował, skoczek D3, goniec uciekł, B4, wybicie, odbicie, no i centralizacja skoczka, więc widać, że przede wszystkim to pole E5 jest naprawdę przepiękne dla tego skoczka, ten skoczek jest tutaj bardzo, bardzo aktywny, no i jeszcze ta kontrola nad czarnymi polami. Jest naprawdę bardzo wartościowa. Ogólnie te gońce czarnego kryją tutaj właściwie wszystkie kluczowe pola. W partii goniec B3, no to hetman C7. No i tutaj Duda postanowił podkręcić atmosferę ruchem B5. No a przeciwnik postanowił skontrować w dosyć jadowity sposób ruchem C5. Jeżeli tutaj nastąpi bicie hetmanem, ten skoczek może się wtryniać na C6, bo chodzi o to, że po biciu następuje dosyć nieprzyjemna presja na F7. No i Duda z tego powodu postanowił odbić pionkiem. No i doszło do takiej sytuacji, w której, no okej, są dymy, to jasne, ale wcale nie jest powiedziane, że czarny z tych dymów wyjdzie zwycięsko. W partii goniec C2, wieża D8. No i tutaj, słuchajcie, partia zakończyła się w dosyć zabawny sposób, ponieważ doszło do wymiany hetmanów. No i biały przegrał na czas.